Okej, okay, moi drodzy, mamy tydzień filmów z mają ostaszewską, ponieważ niedługo wchodzi zielona granica. A dzisiaj przed czas na sequel do moim zdaniem bardzo dobrego filmu sprzed paru lat. Tym razem nasi teściowie będą na wakacjach. Hmm, idealnie w ciepłym, wrześniowym dniu. Teściowie dwa. To sequel tym razem w reżyserii pani Kaliny Alabrudzińskiej do filmu sprzed paru lat, gdzie oglądamy ponownie zmagania tytułowych teściów. Chociaż tym razem skład jest niepełny, ponieważ pan Dorociński nie wrócił do roli. <grym> Także mamy jedną teściową, graną przez panią Maję Ostaszewską i parkę tych przerysowanych ludzi ze wsi, czyli granych przez panią Izabelę Kunę i Adama Woronowicza, Wandę i Tadeusza. Gdzie oczywiście Maja Ostaszewska jest tą taką buntą z wielkiego miasta wykształconą tam lekarką czy kimś ona jest, wiecie, ona jest pani, pani inteligenczka, no nie? I Of course, że jest to komedia, komedia, która momentami niestety zakrawa o kabaret. Ogólnie powiem, że film mi się podobał. Mniej niż jedynka, ale wciąż podobał i jakby jest to jedna z niewielu komedii tego typu, gdzie pomimo błędów i jawnych, które ten film popełnia, wciąż przyjemnie mi się go oglądało i wciąż odnalazłem w nim duszę. Natomiast bez wątpienia, no zaczynamy, w... <laughs> zaczynamy chyba na lotnisku, gdzie nasi bohaterowie mają się udać na ślub dzieciaków ponownie ten pierwszy tam chyba nie wyszedł. Już nawet nie pamiętam, jak ta jedynka się skończyła, ale wiadomo, cały film o tym był, że czy im się uda, czy im się nie uda. I... Jako, że jest to takie, jak mają być takie wymarzone wakacje nad morzem, które, no to będę mi się taki koncept w ogóle ślubu na plaży amerykańskiego bardzo podobał, więc to jakby fajny koncept w jakimś tam wakacyjnym kurorcie. Oczywiście, że będziemy mieć tutaj gagi na dwóch płaszczyznach. Jedna to jest po prostu tarcia na linii tych dwóch rodzin. Tej, prawda, pani bącem z wielkiego miasta i tych prostych ludzi ze wsi. I drugi to są gagi wynikające już stricte jakby ci ludzie w tej sytuacji, gdzie pierwszy raz mamy tych ludzi ze wsi na wakacjach i no po prostu troszeczkę mamy kabaret i te memy o tym, wiecie, Polaku, co pierwszy raz jest na All Inclusive, chociaż oni tu nawet nie są na All Inclusive, ale wiadomo, jest mnóstwo aspektów, jakby, które wynikają z, jakby widzieliście, widzieli, jeśli widzieliście jakikolwiek żarty, kabaret czy cokolwiek na ten temat, to widzieliście wiele elementów tego filmu i troszkę się tego obawiałem i momentami film moim zdaniem, no, no jest... No... Jest zbyt taki memiczno, e, to już było, to już jest taki oklepany żart, wiecie o co chodzi, ile razy można powtarzać ten sam żart, czy, czy w kabarecie, czy w kinie, czy gdziekolwiek, no nie? I tak samo myślałem sobie od początku, że ta, ta kłótnia między nimi, szczególnie między postacią, jak ona się nazywa, Małgorzaty, czyli tej Maji Ostaszewskiej tutaj, i Wandy, czyli kłótnia między tymi babami po prostu... Ach, nie tylko, że strasznie przerysowana, te dwie kobiety, szczególnie w pierwszym akcie, są strasznie przerysowane, bo tak realistycznie zamyślałem, że tak jak ten Tadeusz. Tadeusz, który gra prostego chłopa ze wsi, co się, co. Może on nie wie, może on jest nieobyty, może on wiecie, no, jest, prawda, tym kim jest, ale jest przy tym grzeczny, uczciwy i taki poczciwy facet, taki właśnie chłop do picki, wybicki i tak dalej i z, dużo przyjemniej mi się spędzało czas z nim, szczególnie na początku filmu, niż z Wandą. Wandą, która jest po prostu wiecznie naburmuszona i wiecznie zła i, i w ogóle no ciężko, ciężko ją znieść, mi było na ekranie, ale postać Maji Ostaszewskiej, która jest tą taką niby inteligentną i w ogóle jest jest śmieję się z tych wieśniaków, jest równie nie do zniesienia ze swoich powodów, łącznie z tym, że tutaj, nie wiem, Dorociński nie wrócił i ona zabiera granego, granego przez Eryka Kulma juniora, juniora, Boże, juniora, <grych> sorry, e Innego lekarza w wieku, jej syna, w moim wieku w ogóle, ze sobą udając, że to jest jej partner, bo chce się popisać. Więc oczywiście to, że ona jest tą nieradzącą sobie z rzeczywistością, ale panią, tą bogatą arystokratką, prawie tak, tak, takie mam niemanie o sobie, a w rzeczywistości jej też suma z butów wystaje i ma jest jeszcze gorsza od nich, i jeszcze, jeszcze bardziej zakłamana, i potrafi być jeszcze bardziej oceniająca i tak dalej. Oczywiście, no to, to są takie podstawowe wątki tej autoironicznej komedii, o tej, gdzie po prostu, wiecie, no oglądamy różne takie przerysowane typy bohaterów, które reprezentują sobą jakąś tam klasę czy coś, jakiś... Typ, po prostu typ bohatera. Wiadomo, że musi być humor, że ona jest taka, a ona jest taka, ale one były naprawdę ciężkie do zniesienia na początku filmu. i Ten pierwszy akt, moim zdaniem, zbyt jakby zbyt przesadnie je pokazał tak, że ja, ja powiem wam szczerze, ja chciałem spędzać czas z chłopami. W sensie. Może ja też dlatego, że jestem chłopem i oglądałem chłopów na wakacjach, ale wolałbym z tym pochodzącym ze wsi Tadeuszem walić w wodę <laughs> i szukać jego małej mirabelki Jorka, która im co chwilę tam ucieka w tym hotelu. I, I nawet słuchać, że on bywa trochę taki rasistowsko ksenofobiczny, bo widzi, e, prawda skórą obsługę hotelu i gada głupie teksty. Wolałbym to niż z tymi babami, które są jest tu wściekłe. I oczywiście one w trakcie filmu też przechodzą przemianę. I tutaj drugi akt moim zdaniem jest kluczowy i pozwala rozkwitnąć swoim bohaterom. Pozwala im przejść przemianę i pozwala stłamsić ten kabaret i durne żarty, które już znamy w takim kierunku, gdzie ok, są żarty, jest wciąż czasami śmiesznie i tak... Wciąż podobnie, ale jest więcej jakiegoś takiego, wiecie, poznania tych bohaterów, więcej prawdy z nich wychodzącej, więcej dramatu poza całą komedią, i to ten zlepek w środkowej części filmu dużo bardziej mi się podoba. Uważam, że jednak e, jakby żarty żartami, drama dramatem, ale miks tego, gdzie mamy trochę pociesznego humoru i, i gagów, a trochę. Prawdziwej sytuacji, gdzie wątki bohaterów się fajnie między sobą mielą i ich tam osobiste problemy, i, i prawda, mamy tutaj wątek e, o kryzysu wieku średniego, i właśnie tego, wiecie, dużo, dużo wątków naokoło związkowych, że, czy, że tej nie wyszło w związku, a tej może wychodzi, ale jest niezadowolona z ich pożycia seksualnego, i jakby. To Dużo lepiej się oglądało. Dużo lepiej można było z tymi bohaterami się zgrać na ekranie, gdzie poza byciem po prostu taką tekturką służącą do robienia głupich żartów, do, do głupiego zachowywania się, jeszcze też pokazuje swoją ludzką twarz. I wtedy, no, no, dużo, dużo lepiej po prostu się ogląda ludzi, a nie takie <laughs> kabaret przerysowania. I niestety potem wchodzi trzeci akt. Trzeci akt, który, nie wiem, trwa chyba 2,5 pół minuty. Znaczy, ja się śmieję, ale jak wchodzi trzeci akt, już w ogóle to wesele i tak dalej. Ja bym to absolutnie wyrzucił z tego filmu. Ja, ja, ja proponuję wyjść z kina i nie oglądać ostatnich 10 minut, bo po prostu... Osobiście mi się to bardzo nie podobało. Film, wszystko co wypracował w drugim akcie, wszystkie te relacje, wszystkie te przemiany, wszystkie te wnioski, że ci bohaterowie sami o sobie przestają, jakby zdejmują maski nie? i zaczynają sami dochodzić do autorefleksji i tak dalej. Trzeci akt moim zdaniem wyrzuca wszystko przez okno. Mamy w ogóle tyradę Majo Ostaszewskiej, bohaterki, która jest jak, jak ten moment w Barbie, gdzie bohaterka dosłownie wygłasza przemowę do ekranu, taką mega oczywistą, bijącą wiadomość. Po głowie. Tutaj jest dokładnie to samo, tylko jakby w kontekście tej bohaterki, tego filmu. I dla mnie to było mega cringeowe, absolutnie niepotrzebne, i film po prostu próbował w trzecim akcie, jak wszystkie filmy tego typu, zakończyć takim pierdzielnięciem. Takim, jeśli widzieliście moją recenzję Crazy Stupid Love, które kocham, wiecie, związać wszystkie wątki w punkcie kulminacyjnym i dać taki ekscytujący moment po prostu kulminacji, jak to, prawda, się uczy. W jak się scenariusze pisze, tak? Niestety zrobił to nieudolnie, niepotrzebnie i zaprzepaszczając to, co wcześniej było wypracowane jeśli chodzi o bohaterów, łącznie z tym, że nie powiem kto, ale dwie osoby w tym filmie w trakcie filmu już zbudowały jakąś więź, której powiedzmy, że na początku nie miały i ten trzeci jak to w ogóle wyrzuca do śmieci, jak dla mnie, tak? W sensie totalnie zaprzepaszcza, więc dosłownie było mi smutno, Scena, która miała być takim wielkim, prawda, jak z jakiejś francuskiej komedii w slow motion, coś się dzieje, dziwnego, o mój Boże, po prostu ludzie w kinie nie wiedzą, czy się śmiać, czy krzyczeć, mdleją. Dla mnie było cringeowym czymś, co nie miało sensu w fabule. Zostało dopisane, bo nie mieli pomysłu. I film się kończy tak. Ja Wam powiem szczerze, że ja jestem osobą, która jak są napisy końcowe, zawsze jestem gotowy. Mam moją torbę zawieszoną, jestem jak nie wiem, jak byłem, zakładam bluzę, żeby wyjść, czy kurtkę z kina, to już jestem mam ubraną. Ja po prostu jestem, ja wychodzę zawsze z równo z napisem końcowym, bo zawsze się gdzieś Śpieszę, więc od razu biegnę. I nie wiem, doświadczenie filmowe pozwala mi zazwyczaj sam się samym do siebie śmieje, że ocenić, że jestem gotowy. Wiem, kiedy film się skończy, po prostu nie jest to skomplikowane, Wy pewnie też zazwyczaj wiecie. Tutaj film się skończył, a ja byłem z przysłabową ręką w nocniku. Było tak, że ostatnie. Nagle wyszły napisy, a ja tak. Hmm? Brakuje mi z pięciu minut. Z, z, do Zawiązania tych wątków, wyjaśnienia czegoś, jakiegoś pogodzenia sytuacji. Ktoś po prostu wyciął końcówkę filmu. Te ostatnie 10 minut wszystko wywróciły do góry nogami, zamieszały i zostawiły, więc jakby. Nie jestem fanem. Pierwszy jakby był średni, trzeci fatalny, środkowy solidny, ale ogólnie film ma jakąś taką naokoło tych głupich żartów duszę. Jest bardzo dobry moim zdaniem jak na komedię tego typu, jeśli chodzi o aspekty techniczne. I tutaj przypomina się też część pierwsza, którą reżyserował pan Jakub Michalczuk i pamiętam, że go pochwaliłem wtedy za to. W ogóle ten film moim zdaniem był bardzo dobrze wyreżyserowany. Zaczynał, zaczynał się jednym długim ujęciem i on kulturalnie mi odpisał w komentarzu, że tam to, to master shot otwierający film trwał 16 minut, a jeszcze dodatkowo ja zapytałem w recenzji, skąd on się wziął, bo nie wiem, tam nie widziałem wcześniej jego filmów, nic, a nagle taka świetna reżyseria napisał, że chyba z reklam majonezu? Coś takiego, podepnę wam ten komentarz, no, się, no nie wiem, śmiałem się, ale, ale tak, tutaj niestety nie ma takich łanerów, ale też uważam, że realizacyjnie jest bardzo dobrze, zdjęcia są super, tutaj ja, szczególnie kręcenia na tej lokacji, kręcenie w nocy, w jakimś tam, wiecie, Kurorcie, w trakcie imprezy nocnej i tak dalej, wszystko naprawdę ładnie wygląda. Nie, jakby wiadomo, że zdjęcia w filmach typu głupia komedia z aspektami autoironicznego auto kabaretu na zasadzie, o, ci są ze wsi, ci są z miasta i kłócą Kargul Pawlak. Wiadomo, że to nie, nie będzie zdjęć na poziomie oskarowym i tak dalej, ale ten film na pewno nie wygląda jak jakiś M Jak Miłość, czy niektóre, wiecie, trudne sprawy style, komedie typu tam. Nie wiem nawet. Nie, nie że nie będę rzucał nazwami, ale wszystkie te gówna, co. Dobrze, że wiecie o czym mówię, tam, miłości do kwadratu, że wygląda to po prostu byle jak. Tu naprawdę realizacja nie wygląda to bardzo dobrze. Jeśli czegoś się czepiać to scenariusza, który gdzieś tam mi przesadza, gdzieś nie dociąga, nie? Także też trzeba powiedzieć, że oglądałem głupią komedię, a z przyjemnością na nią patrzyłem, tak stricte technicznie. E, aktorzy też są super tutaj, szczególnie mi się właśnie podoba, bo te, te panie, które wspomniałem, one mają do zagrania tutaj dużo takiej, takiego czegoś przesadzonego, że może grają to dobrze, ale. I nawet na pewno grają to dobrze, nie? Ale wiecie, drażniły mnie ich bohaterki. Ale na przykład ten, co gra Tadeusza, pan Woronowicz, on się świetnie odnajduje z tym takim lekko wiejskim akcentem, gdzie tak <noise> trochę zmienia słowa. Jest taki przy tym poczciwy, jest tak wkręcony w tą rolę. Dla mnie świetna rola po prostu. Najbardziej mi się podobał w tym filmie Erik Kulm Jr., znowu powiedziałem junior. junior, a bo Kulm jest takie, nie brzmi polsko trochę. On też gra tutaj, moim zdaniem, bardzo dobrze. Jestem w ogóle jego fanem. Grał w tym roku w tym filmie, e, jak się nazywał ten film, co on tego w Niemczech, co był w trakcie wojny kelnerem. Zapomniałem teraz nazwę, wrzucę wam zdjęcie, ale też mi się bardzo podobał, tutaj gra takiego, taką dziwną rolę drugoplanową, notabene częściowo wzorowaną na mnie, <laughs> nie śmieję się, ale są te trzy momenty w filmie, że po prostu zastanawiałem się, czy scenarzystką nie była moja dziewczyna, bo w moment, w którym zaczyna rozmawiać z Mają Ostaszewską i ona mówi, weź weź ty jakiś temat zaproponuj, bo nie mamy o czym gadać, a on jej zaczyna zachwalać kino koreańskie, mówię, Także film nie jest wybitny, film nie jest nie wiadomo jak dobry. Moim zdaniem gorszy jedyn od jedynki, która mi się bardzo podobała, ale jest nie najgorzej. Także dostanę tutaj szósteczkę, taką troszkę z naciąganiem, taki, taki... Taka ocena od serca, taka łagodna, taka wiecie, było nie najgorzej. Mogło być gorzej, no nie? Było nieźle. Uważam, że jako komedia da się obejrzeć, szybko zleciało, nie miałem momentu, żebym się nudził. Czasem może no, trochę cringe'owy był ten kabaretowy humor, ale ogólnie rzecz biorąc uważam, że wykonanie jest dobre, aktorzy są dobrzy i... Jest nie najgorzej. Jest... Nie najgorzej. Tylko ta końcówka. Ja nie, nie, dawno mi się tak nie podobał trzeci akt filmu. Naprawdę, jestem zaskoczony. Czekam, moi drodzy, na wasze opinie, jak Wam się podobało. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.